Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Zachęcam do zrobienia sobie czegoś ciepłego do picia i zapraszam na spacer między półkami. Dzisiejszy film, przegląd, zaczynamy od takiego świecznika. Duży, szklany, cena 60 zł. Nie wyciągałam go całego, bo, że tak powiem, zaczął się jakby rozpadać. Tak więc musiałam uważać, żeby go nie uszkodzić. Tutaj wyżej mamy jakieś sztuczne kwiaty w doniczkach w cenie 35 zł. Powyżej takie półmiski, tacki. Tylko one niestety nie miały żadnej ceny. Sprawdzałam te dwa, no i niestety ani na tym, ani na tamtym nie było żadnej ceny. Tutaj, jeżeli chodzi o osłonki, zauważam takie nowości. Taka malutka osłonka z twarzą. Jej cena jest to kwota 12 zł. Oczywiście ceramiczna. Obok są trochę większe. I tutaj tej osłonki jest to kwota 25 zł. Jak widzicie, z tymi twarzami jest dość dużo tych osłonek teraz. I tutaj sprawdzam kolejną, bo nie wiem, czy to jest ten sam rozmiar, co tej wcześniej. Tak, to jest ten sam rozmiar i ta sama cena, czyli ta kwota 25 zł. I tutaj jeszcze przypomnę cenę tych zielonych, takich jakby morskich osłonek. I tutaj macie kwotę 15 zł. Nowy sztuczny kwiat, cena 35 zł. Jak widzicie, całkiem długi, gęsty i też w sumie dość ładnie on wygląda. Sami możecie spojrzeć. I tutaj dalej wazony czarne. One są dość takie lekkie i cena za ten wazon jest to kwota 30 zł. I tutaj jeszcze obok stały te zegary. One były też dostępne w kolorze złotym. Zaraz Wam tutaj znajdę cenę. Jak widzicie, jest tutaj mnóstwo tych papierków. I przy tym zegarku ciężko znaleźć, ale tutaj przy tym drugim jest cena, tak dla przypomnienia, kwota 30 zł. No i tutaj już widzicie te latarnie. Ja nie jestem pewna, czy ja już je wcześniej nie widziałam. Kwota 60 zł, tylko że one były inaczej właśnie ustawione. Tu są teraz bokiem ustawione, tak więc wyglądają, jakby to były jakieś domki. Ale zaraz tutaj wyciągnę te latarnie. Spójrzcie, dość duże, drewniane. Tutaj jedna szklana, że tak powiem, ściana, z drugiej strony również szklana ściana. Taka rączka do trzymania, do przenoszenia. I poniżej są te same latarnie, tylko już mniejsze. Tu, że tak powiem, widok od frontu. Zaraz Wam pokażę cenę. I tutaj jest to kwota 35 zł za tę mniejszą latarnię. Taki zestaw, świeca zapachowa z odświeżaczem. Tak jakby szklarence metalowej w kolorze złotym, nie wiem jak to nazwać, taki domek. I zaraz Wam pokażę cenę za ten zestaw. Kwota 40 zł. I tutaj dalej ramki na zdjęcia. To już wcześniej Wam pokazywałam, ale tylko tak przypominam. 20 zł. I co my tu jeszcze mamy? Taki stojak na owoce, 50 zł, dość duży, w kolorze takiego ciemnego złota, metalowy, całkiem lekki był. Tutaj lampki, 70 zł, to już też wcześniej pokazywałam. Co my tu jeszcze mamy? O, takie pufki dla dzieci, tutaj niby baranki, dość miękkie, jak sami możecie zauważyć. Zaraz Wam tutaj podam cenę za tę pufę. 100 zł.
I tutaj na dole taka półeczka, którą ostatnio pokazywałam. Przechodzimy dalej już na innym dziale. Tutaj też, jak widzicie, są lampki. No i te większe takie. Zaraz znajdę cenę tej lampki. Też mi się wydaje, że one już kiedyś były, ale prawdopodobnie latem. Teraz tak jakby znowu powróciły. Tutaj ciężko zobaczyć tę cenę, ale jest to kwota 60 zł. I tutaj już są rozłożone te lampki. W ten sposób się prezentują. Są dość duże. I co my tutaj jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o ogólnie o ramki, też niczego nowego nie widziałam. O, i tutaj poduszka ze Stitchem. Takiej poduszki też jeszcze nie widziałam. Średni rozmiar. Zaraz tutaj jeszcze pokażę cenę. Kwota 40 zł. I poszewki. Tutaj ta za 17 zł, welurowa. Motyw taki kwiatowy, jednostronna, jak widzicie. Ogólnie, jeżeli chodzi o poszewki, też niczego nowego nie widać. Te wszystkie już pokazywałam u mnie wcześniej w przeglądach. Tak mi, jak ktoś nie widział, to zachęcam. I teraz przeszłam się na pudełka. Tutaj te pojemniki też już pokazywałam, to na 30 zł. Chyba za wysoka, bo jak widać jest ich mnóstwo, ludzie nie kupują. I tutaj były takie nowe pudła. Tych akurat nie widziałam. Rączka ze sznura, wykonane z bambusa. O, jak możecie zauważyć, tu są różne rozmiary. Jedno w drugie włożone. Szukam ceny. Pod spodem też jej nie ma. W takim razie trzeba ściągnąć te pudło i zaraz wam tutaj pokażę. Widzicie, to jest mniejsze włożone. O, i jeszcze jedno najmniejsze. Tak, pierwsza cena 25 zł za te średnie pudełko. Za te największe kwota 30 zł. I te małe wewnątrz już bez zamykania kwota 10 zł. Całkiem duże i też uważam, że są dość estetycznie zrobione. Spójrzcie jeszcze raz, jak one wyglądają. I tutaj kolejne pudełka z przykryciem, których wcześniej nie widziałam. 25 zł. Też szare, też mają mniejsze wewnątrz. I tutaj te obok za 20 zł, ale to już jest mniejszy rozmiar. I tutaj co my mamy? Koce, które już wcześniej pokazywałam. I poduszka z Disneya. Co na 40 zł. I to jest akurat nie główka myszki Miki, tylko mini, o ile, właśnie nie wiem w sumie już, mini to była dziewczynka, czy myszka Miki to był chłopiec, to już nie wiem. Tutaj dywanik łazienkowy, jasny, i ma takie złote nitki, on jest okrągły. Zaraz wam tutaj podam cenę 35 zł, jak widzicie średnica 60 cm i jeszcze był w kolorze takim jakby szarym, grafitowym. To nie jest czarny kolor, ze srebrną taką nitką. I tutaj na jeszcze przypominam te lusterka. Co na 30 zł. I były takie pojemniczki na kosmetyczki plastikowe. Dość duże. Też całkiem ładnie wykonane. Kwota 25 zł. I też mam wrażenie, że one już kiedyś były. I tutaj co my jeszcze mamy wyżej na tym łazienkowym dziale. Tutaj taki różowy pojemnik. To jest pudełko z lusterkiem, tak jak jest to podpisane. I cena 20 zł. Też wcześniej czegoś takiego nie widziałam w żadnym sklepie. I tutaj jeszcze takie półeczki do powieszenia łazienkowe. Czarne, metalowe, w cenie 25 zł. Dość duże, dwie takie półki. I oprócz tego koloru było również naturalne w kolorze srebrnym. No i idziemy już dalej. Tutaj zestaw czterech kubków. One też już są dłuższy okres
w sklepie cena 20 zł, tak więc to tylko taka przypominajka. I standardowe białe również z uchami, cena jest to również 20 zł za 4 kubeczki. I tutaj takie mniejsze, bardziej do espresso i kwota 15 zł. No i oprócz tego możecie zobaczyć, że też za bardzo nie ma nowości. Tutaj jakieś takie łyżki. Ta w cenie 10 zł i mniejsza również w cenie 10 zł. No i kubeczki, tak jak powiedziałam. Nic nowego, przynajmniej ja nic nowego nie widzę. Wszystko już pokazywałam. I co my tu mamy? O, takie pojemniczki do pieczenia w cenie 4 zł. Dość małe, ceramiczne. Tutaj takie kubki podróżne z kolekcji Muminków. One są dość duże. Cena 35 zł. Uważam, że dość wysoka cena. Jeszcze my powinny mieć rurki. I tutaj te butelka z wysiedlaczem LED-owym, który akurat nie działa, nie pokazuje temperatury wewnątrz. Tylko tak jako przypominajka, bo już to wcześniej też pokazywałam. I zaraz pokażę cenę. Kwota 30 zł. I tutaj jeszcze zauważyłam taki talerzyk, którego też nigdy wcześniej nie widziałam. Był tylko jeden. Już taki świąteczny. I cena jest to 12 zł. I co my tu jeszcze dalej mamy? O, przyszłam się na opakowania prezentowe z kolekcji Muminków. Dość duża taka torba prezentowa. I cena za tę torbę jest to kwota 6 zł. I tutaj powyżej były takie zestawy kokarda razem ze wstążką w kolorze złotym. Cena 4 zł. No i oprócz złotego koloru mamy jeszcze tutaj czerwone, możecie zauważyć. I takie mniejsze zestawy, już kilka sztuk, czerwone i złote, w cenie 7 zł, jak widzicie kokardy i wstążki. I jeszcze tutaj dalej też takie zwykłe wstążki prezentowe, zestaw kilku, w cenie 8 zł. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Na przykład ta torba prezentowa w cenie 6 zł. Jak widzicie, tu jest dziadek do orzechów namalowany. Też całkiem ładna ta torba. I jeszcze zauważam takie jakby notatniki. To były takie karteczki naklejane. Zaraz tutaj wewnątrz pokażę, co to jest w ogóle. Jak widzicie, karteczki, tutaj coś do naklejania. Takie, że tak powiem, pierdółki. I tutaj pokażę Wam, jakie były do wyboru. W kolorze czerwonym. Tutaj to samo, co wcześniej. Z ciastkiem jakieś. No i ten, który na początku pokazywałam. Też widzicie, że jest tego multum. I był jeszcze taki zestaw piżamowy ze skarpetami. 70 zł, welurowy, to jest z kolekcji Myszki Miki, tu jakiś złoty guzik. Całkiem przyjemne to było w dotyku. I tutaj takie stojaczki na kwiaty, dość duży, 80 zł, tak więc cena też dość wysoka. To się tutaj wyciągało z tego metalowego. I tutaj obok jeszcze zauważyłam takie półki szklane. Dwie półeczki na takim okręgu jakby w cenie 70 zł. Tak więc to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam na kolejne. Pa, pa!